Siemano mordy, witam was bardzo serdecznie prosto z boiska. Tamten rok zakończyliśmy, no zajebiście, Cachu, co by nie powiedzieć. Zgadzam się z tym, podpisuję się pod tym. Piękny odcinek, jak ktoś jeszcze nie widział, jak odtwarzaliśmy bramki legendarne, wpadajcie, oglądajcie, a teraz czas na bramkarza z piątej ligi. Na razie jeszcze nie pokazujemy wam dzisiejszego bramkarza. Cachu, wygraliśmy A-klasę, B-klasę, czas na piątą ligę, win czy nie? No tak, no to nie ma innego wyjścia. Ile obstawiasz, jaki wynik dzisiaj? 3-2. Bo tak lubimy podpuścić. Klasycznie zepsuje dwa rzuty karne. Tak, to na pewno. Ideolo. Idziemy się rozgrzewać, wy zostawiajcie łapkę w górę, szczęśliwego nowego roku, nie wiem czy życzyliśmy. Zdrówka, bez kataru. O, zdecydowanie, zdecydowanie. Elo. Drodzy widzowie, nowy rok, nowe inwestycje sprzętowe, piękny, mam mikrofon, ze mną jest Dawidek, także siemano, dzień dobry. Dzień dobry, słychać mnie? Słychać bardzo dobrze. A tak serio, to słuchajcie, dlaczego Ziobi, a nie inny bramkarz z piątej ligi? No oczywiście Dawid gra w piątej lidze, ale chciałem mieć taki odcinek na kanale, który później po latach sobie będę mógł odpalić, że zrobiliśmy takie fajne wyzwanie ja z Cachem na Dawida, nie konkurencyjne jak w innych materiałach, tylko to z tej serii właśnie, tak jak rok temu graliśmy, pamiętasz, jak wróciłem po kontuzji. Na Słocinie. Tak. To był taki bratobójczy pojedynek. Ale to jest coś innego, nie? Tak, ale jest taka nutka rywalizacji. Tak, to jest inny vibe niż jak robimy piłkarskie wyzwania, bo tam jest taki bardziej luz. Więc zobaczymy jak dzisiaj pójdzie. Dawid, jeśli chodzi o twoje kluby, bo ja to dobrze wiem, jesteś wychowankiem Izolatora, tak? Zgadza się. I w Izo grałeś, a później jak to było? Znaczy ja tam wtedy wcześniej zacząłem przygodę, w sumie jako 16-latek. Potem jakieś wypożyczenia, moment byłem w B-klasie, ale to na zasadzie, że byłem, no mówię, 16 lat. Potem okręgówka, też wypożyczenie. Znowu powrót do Izolatora. Dobra, już peszę się przy mikrofonie. Gdzieś tam mogę się, o, przyznać, gdzieś tam były te testy w trzeciej lidze, prawie już byłem w niej, to zresztą ty nawet pamiętasz, jak wtedy decydowałem się, czy to połączyć jakby z nagrywaniem. Aha. No i w sumie no to teraz okręgówka. No i wszystko wiecie dla tych, którzy nie znają Dawida. Na kanał też wbijajcie, ale teraz jeszcze jedna ważna sprawa. Wiek, to wiem, że jesteś rocznik 02 i wzrost też twój znam. Przepraszam, 00 rocznik. Wzrost też twój znam, oj nie znają. 185 cm wzrostu. Zawsze mówię, że to jest Iker Casillas z Rzeszowa. Taki może być. Teraz Dawid dycha, troszeczkę pozarosłem. Good luck, have fun. Aż ściągnę rękawice. Nie musisz. Ale ściągnę taką prezesową. To przekryć, bo tak chciałem, dziękuję. Klasyka gatunku, zaczynamy od poprzeczek. A wiem, że Dawid jest specjalistą. I czekaj, ile kiedyś miałeś? 5? Chyba. Miałem z Adasiem w Kielcach. Tak. Ale to wtedy... No musisz się dzisiaj spiąć jak na Adasia w Kielcach. No to wysoko. Nie no co ty, jak? Nie, właśnie nie. Tak. Nie spinaj. Ja bym chciał, żebym powyjmował same okna stary dzisiaj, w ogóle tak wiesz. Dobrze, to dobra, mów do siebie. Z Cachem możesz zagrać kamień papier, on jest bardziej odpowiedzialny. A ty jesteś leworęczny, tak? Ty właśnie, jesteś lewo czy praworęczny? Prawo, ale w siatkę grasz lewo. Ta jest silniejsza, ta jest techniczna. Ping-ponga grasz? To się boję bardziej. W czym grasz ping-ponga? Lewo ping-ponga, prawo, ale na przykład w kręgle, na zmianę. Raz to, raz to. Dobra, gra. Grzono na raz, o tak rzucam. Graj. Pod spódnicy, dawaj. Raz, dwa, trzy. Wy zaczynacie. Pięknie. Dobra, no presja. Ty trzy, ja dwie. To ty możesz zacząć. Tak. Ja idę. Dobra. Black fan. To jest ważna konkurencja akurat. Wydaje mi się, że to jest najważniejsza konkurencja. No, bez kitu. Przeczuwam, że ta konkurencja zadecyduje. Oj, nie wiem, czy nie było. Nie, dobrze. Zaśmiechnął. Ty, no lżej trochę. To jest razy dwa, pamiętaj. No dlatego zostawiam wszystko na koniec. Wisienkę na torcie. Ona zawsze zmienia, bo inaczej napompowana. Tak? Niech cię szlak trafi. Jeszcze raz? Nie, dobra. Dwa. Teraz ja muszę, tak? Tak. Dwa punkty dla Gryffindoru. Tak! Daj mi ją tu jeszcze raz. Daj. Usta ładnie, wentylkiem. Trzy! Cztery! Tak jest! Po rekord! Daj piłkę, po rekord. Daj piłkę, bo z transu wypadnę. Ruszaj się, w truchcie. Na pusto. Biodro, żeby pracowało. Przepraszam, to nie aluzja do siebie. Aj! A. Ile jest? Cztery. Cztery. Tą z cygarem. Cygaro w ręce, strzelasz. Poprzeczka! Ale cztery dobry. Cztery bardzo dobry. Turbo. Tak. O tej nutce rywalizacji mówiliśmy. Popatrzcie, jak teraz oni się spinali pod to, żeby było jak najwięcej. To jest...
Oj! Jeszcze wraca? Wróci, nie, wróci. Nie. Wróci? Ajajaj. Pewnie, że wróci. Ajajaj. No niedobrze się to zaczyna. Raz. Skroczka, to musi być skroczka. Jak ten kroczek odbierze, patrz. No, to jest... Dwa, uspokoisz się? Przestań. Odpowiednik. Dawid Ziobro, proszę ogarnąć się, przywrócić do ustawień fabrycznych. Skurzył się chłopak. Nie wierzę w to. Stoi trzy. Trzy. Aj, to była ta kępka. No i już teraz zmiana. Trzy cenę pozwalną. Nie, to była. Nie. Już, czułem, że byłaś uderzona. Ważne. Ej, to jest ważne. Tylko najgorsze jest to, ja już to po tych ona wszystkich inna, seriach znam, że ona jest inna. Tak, ale tak. To jest dziwne, bo pompujemy ją tak samo. No, no. Ty chodzi o strukturę, albo tak. Wiesz, tam te są pumy. Może tak, dlatego, tak, że jest tak. Kolorowa. Albo że jest kolorowa, jest większa presja. Jakby to był ten moment. Dobra, Sachu, teraz jeszcze nie mogą wpaść. Tyci, tyci. Chcesz mleczka. Patrz, patrz, patrz. Nie! Nie wierzę, po prostu. Dawid, meczowa, meczowa. Ale to chodzi, to tak jest zawsze w tych seriach, jak szliśmy od tych napastników i zawsze ja byłem drugi, to zawsze było... Bo on był drugi w kulach, to by nic nie dało. Zastyk. Nie, bo czekaj, znowu od mnie. No nie! A? No, za nie. Duży krok! Ale po tych trzech to miałem ciepło. Ta dwójka teraz była kluczowa i tam było nawet nie tyle, tylko ta średnia krajowa. Musimy. Dzisiaj, my go nie znamy, my nie wiemy, kto to jest tak naprawdę, stary. Wchodzimy i... I kasacja. Dobra, Sosiu, rzuty karne, presja na mnie, bo jestem najgorszym wykonawcą rzutów karnych na odcinkach. Na treningu mogę dać 10-10 w boczną, a na odcinku 2-2 środek. Pora to zmienić. Chciałbym. Kiedy, jak nie dzisiaj. Nowy rok, nowy ja. Tak. Dobra, ja zaczynam, tak? Tak. Dobrze. To jest niemożliwe. Zawsze! Za każdym razem! Za każdym razem! Jakby był rzut karny na odcinku, od którego zależy istota tego kanału, to nie, ja nie strzelam. Ja strzelam, bo nie mój kanał. Dobrze, dziękuję. Dziękuję, panie Michale. I znowu teraz nie trafię i będę ostatniego meczowego. Spokojnie. Tak! Nie. Brawo, ale źle, panie Patryku. Ale źle znowu uderzyłem, bo za blisko środka. No i o to chodzi. Dociągnięte to zawsze wpadnie. Jak Spider-Man. O, tak! No, i to jest rzut karny. Na razie idzie wyjątkowo dobrze. 2-0, czas na sam, ty 3, a 2. Zgadza się. Z tymi karnymi to jestem po prostu tak zły na siebie zawsze. Ale no przynajmniej 2-3, a nie 1-3. No, ale patrz, ta jedna widły, a to jedno strasznie źle uderzone. No, no czyli powtarzalność. Psycha sitting. Sam na sam, nic nie trzeba tłumaczyć. Co ja więcej mogę powiedzieć. Trochę go znamy od nas, a to jest właśnie minus w dzisiejszym odcinku dla nas, bo on nas zna bardzo dobrze. No tak. I myślę, że to jest na pewno przewaga. No my też go znamy, ale więcej rzeczy my możemy zrobić niż on, no. Także, Casiu, 3 dobre, ja 2 psuję i jest git. Here we go. On zawsze robi do boku i... Brawo! Nie! Co ja mówię? Nie, brawo, Dawidku, co jest? A, nie, ten odcinek. Nie, strzeliłem. Bez komentarza nawet to pozostawię. Tak! Czekałem, aż mi tą nóżkę tak... Oj, ale się... Dobrze! Myślałem, że się wygoniłeś za bardzo. Prawa nóżka? Tak chciałem, tak chciałem. Co jest dzisiaj z tym sam na sam? Ja w szoku. Nie, najgorzej. Dałki mu ładnie. Oj! A, wiedziałem, oj, że go, oj, wiedziałem. Zawsze robię ten błąd, że odpuszczam i już na luźnej nodze strzelam, on się tu pojawia. Sachu, wiedziałem, ale żeby skończyć metodę. Stary, jak to wygląda? Trojtek, proszę teraz
skrojtuj, zrób tak. Weź ekran na pół i daj ujęcie, jak cały schodzi na prawą i na lewą nogę. To są dwa totalnie serio? Inne zejścia. Stary. Widzowie, trudnych pytań ciąg dalszy. Jeśli ktoś tego nie wie, to się właśnie dowie. Ja to chyba wiem bardzo dobrze, jedno i drugie, tak mi się wydaje. Jaki był twój bramkarz za młodu, za dzieciaka, którym się wzorowałeś, który był taki twoim top idolem? Czy to był Iker Casillas, czy źle myślę? Dobrze myślisz. Ale ze względu na wzrost? Też, no i on wtedy miał taki swój prime. No miał, no ta interwencja Casillasa chyba z Walencją. Ty robiłeś zresztą rekonstrukcję tego, nie? Tak, tak, to raz. No dwa też jest jedna z ikonicznych na pewno, tak, co grali Hiszpania, Holandia. Okej. Okay. To też takie, no, w sumie na wyczucie było, ale to jest dalej w top 10. No to co wyjął z Walencją, to co musisz zrobić? Iż na dzika chyba tak, w ciemno. Tak, to po prostu to jest taki instynkt bramkarski, on po prostu poszedł, no idealnie co prawda, w tempo wszystko. Trafił go też napastnik, no ale wiesz. Dobra, a teraz taka topka bramkarzy, top 3. Ciężkie. Ciężkie się wylosowało. Ciężkie, bardzo ciężkie, ale no z racji zwycięzcy tego wszystkiego Ederson raz. Sympatia, na pewno Ter Stegen też jest według mnie kompletnym bramkarzem. No i tu teraz mam problem, bo tu bym szczerze wrzucił tego Courtois. Tego, no liczmy, że jest zdrowy Thibaut, no. No to wrzucamy Thibaut. Thibaut Courtois. Też, to co on zrobił, progres w Realu, ogólnie był top bramkarzem. Ale w Realu to jak się odpalił, to wow, naprawdę. Mam nadzieję, że ty się nie odpalisz przy konkurencjach, które nam zostały, czyli dwie. Ale zobaczymy, także drodzy widzowie, piłka moja i mam nadzieję, że tobie nie wpadnie. Czy w ręce nie wpadnie. Zobaczymy, ale jeszcze znaczy ja obronię. Czyli tak, zaczynaliśmy poprzeczki, ja jeden, ale razy dwa punktowana, czyli dwa punkty, ty dwa. Aha. Potem co było? Karne. No to ty raz nie strzeliłeś, czyli ty dwa, ja dwa. I teraz sam ja rozjaśniłem i dwa, ja dwa, ty dwa. Duo, cały czas duo. To teraz przechodzimy do tutaczu. To. Przy tutaczu pamiętajcie, że strzały celne się nie liczą, więc Dawid ma punkt za... Strzały niecelne. Niecelne, powiedziałem celne? Tak, chyba tak. Strzały niecelne się nie liczą. Dawid ma punkt za to, że obronił, a my za to, że strzeliliśmy. Jak poleci w aut, to lipa i beka i tyle. No i poprzeczki też się nie liczą i tak dalej. Chyba, że po paluszku, to dla niego. Trzymaj. Kto zaczynał? Ja, więc teraz ty. Teraz ja, tak? Dobra. Toni Kroos, tak zwany. Oj. Oj. O, leci, złapał. Pięknie. Fajne to będzie na slow-mo. Ładna parada. O, jak wyjął, ty. Szanuję. O, naszła. Właśnie tak chciałem, żeby naszła. Ale naszła, ty. Właśnie tak, właśnie tak, właśnie tak. Tak. O, ty, a to był zły strzał? To był bardzo dobry strzał, a jeszcze lepsza obrona. O to mi chodziło, żeby tak dzisiaj latał. Ostatnia konkurencja przed nami. No wiemy, że odcinek wygraliśmy, ale pasuje wygrać dystans. No ale dystans jest w sumie najtrudniejszy chyba. No jest najtrudniejszy, no bo to też musi być 6 coś... na 10, stary, to trzeba strzelić. Coś bardziej pod bramkarza musi być, a nie tylko takie łatwiejsze jak sam na sam czy rzuty karne. Drodzy widzowie, ale to jak Dawidek teraz polatał, top. No, bardzo mi się podobało. W taki sposób mogę konkurencję przegrywać. Tak, ja też tak wiem. Nie tak. Mam do siebie pretensji, tylko... A propos przegrywania, rozmawialiśmy przed odcinkiem o Lidze Hiszpańskiej. Girona, Real, Atletico, Barcelona, kto wygra Ligę Hiszpańską? Real. Angielską? City. Niemiecką? Bayern. Bayern czy Bayern? Bayern. Francuska, ja nie pytam. A włoska? Włoska Inter. Zobaczymy, czy mu się sprawdzi. Czekaj, ja też mogę wytypować. To wytypuj, jak któremuś z nas się sprawdzi, to dziczek. Włoska Inter, angielska Liverpool. Okej. Okay. Hiszpańska Real. Okej. Okay. Bundesliga Bayern Monachium. Chciałbym, żeby to był Leverkusen, no niestety. Czyli różnimy się w angielskiej. Tak. No dobra. Ciekawe, ciekawe. A? Można dojechać w końcu? Michał Cach spóźniony. Przyjechał. Kwadrans studencki obowiązuje? Najgorzej teraz będzie ze mną. Oj.
lewa noga, przepraszam. Kurwa, szkoda. Why always me? Wysunięta? Ojej, nie. O nie, ojo! Byłem przekonany, że uderzysz z prostego i myślę sobie, o nie, będzie środek. Właśnie Dawid też był przekonany i właśnie o to chodziło. Nie. O, od pleców? Nie, nie mów, że punkt dla ciebie, nie. O, 47 rozmiar płetw. Złoty nie. But, chłopie. Orzeszku. Wyjął, ładnie. Ładnie wyjął. Źle. Daj winkiel i do domu. Wyjął, wiedziałem, że to... Nie. Ale przy słupku. Ajajajajaj. Czas na podsumowanie tego odcinka. 3-2. Udało nam się wygrać coś, ale to tylko dzięki poprzeczkom, naprawdę. Albo aż dzięki poprzeczkom. To się wydaje, wiesz, taka konkurencja ten, a tu jest najważniejsza w sumie. Wychodzi na to już któryś raz. No tak, bo my to analizowaliśmy i poprzeczki naprawdę są takie kluczowe, bo rzuty karne i sam na sam, no to nie oszukujmy się, to jest bardziej konkurencja pod napastników. Touch i dystans to jest bardziej pod bramkarza, więc te poprzeczki to są takie kluczowe. A ty jako wyjadacz tej serii z innymi zawodnikami, to już wiesz co i jak. Wiedziałem, niestety i brakło, szkoda. Słuchajcie, jeśli chodzi o Dawida, to został nam jeszcze odcinek z reprezentacją U21 oraz reprezentacją już normalną, dorosłą. Mam nadzieję, że uda się w tym roku to zrealizować. Będziemy nad tym pracować. Dawidku, czego ci życzyć na nowy rok oprócz zdrówka? Awansu? Czy zmiany klubu na wyższy? Czy co? Znaczy sytuacja klubowa jeszcze nie wiadomo. Mhm. Jeszcze długie jest okienko, także... Tutaj będę... dwóch chętnych może ktoś właśnie, przyjmie. My jesteśmy ogólnie tu for you, tu jeszcze... Bierzesz dwóch albo... Jak chcecie juniora z perspektywami, to nie ja. Tylko musisz się ogonić, ale młodzieżowca... Tak. Na młodzieżowca mógłbym wejść na ostatnią minutę na karnego, a nie, na karnego to lepiej nie. Ciężko. W każdym razie. Zdrówka Dawid, dziękuję raz jeszcze za odcinek. Wbijajcie do tego pana, do Casia i do mnie też na Instagrama i do Dawidka. Tu macie wszystko. Widzimy się za tydzień i co? Szczęśliwego nowego roku już mówiliśmy, a ty nie mówiłeś jeszcze. Możesz szczęśliwego powiedzieć. Nowego roku i cieszcie się piłką. Powiedz szczęśliwego nowego roku w trzech językach oprócz polskiego. Feliz Navidad. To nie, to jest wesołe świąt. Kurde!